Witam serdecznie w naszym odcinku Podkologii. Dziś pokażemy Wam start niski. Pokażemy Wam przede wszystkim początki naszego młodego zawodnika Stasia, który będzie miał tak naprawdę w pierwszy raz do czynienia z blokiem, z startem z bloków. I pokażemy przede wszystkim właśnie to, co trzeba tak naprawdę młodym ludziom przekazać na pierwszych zajęciach. Serdecznie zapraszam do oglądania. Chcąc rozpocząć tak naprawdę naszą przygodę ze startem niskim, musimy wyznaczyć, którą nogę tak naprawdę mamy przodującą, albo przede wszystkim z lepszą reakcją. W ćwiczeniu ustawiamy dziecko na baczność, tak żeby przy zamkniętych oczach lekko wychyliła się do przodu. I ta noga, która pierwsza ruszy po to, żeby się podeprze, to jest, można powiedzieć, taka noga startowa. Czyli ta, która jest z tyłu. Generalnie jest tak, że po prostu, że dzieci nie wszystkie mają tą samą reakcję na tą samą nogę, więc niektórzy po prostu wolą, na przykład preferują lewą nogę z przodu, prawą. Tutaj mówimy przede wszystkim o wytyczeniu tak naprawdę neutralnej formy startowej, bo wiadomo, że w późniejszym etapie naszych startowania możemy już zmieniać, ale początkowe to jest zawsze taki, można powiedzieć, stan zero. I tutaj tak samo, ustawiając bloki, pokazujemy, że podstawą jest ustawienie takie klasyczne 2-3, czyli pierwsza ścianka od linii to jest dwie stopy i druga ścianka od linii 3 stopy. To są takie najbardziej podstawowe elementy i to tak jak mówię, to nie jest tak jakby wyrocznia, to jest tylko pokazanie stanu zerowego startu. Później zawsze można dostosowywać do potrzeb startującego w zależności od jego rozwoju, w zależności od jego możliwości i potencjału. Ale tutaj pokazujemy przede wszystkim elementy takie właśnie typowo początkowe. Na pewno w każdym elemencie tak naprawdę musimy też nauczyć zawodników młodych, jak się zachowywać przed blokami, jak zachować się przy wejściu w bloki, ale też zwracać uwagę też właśnie na ułożenie rąk, żeby nie było tak, że po prostu, że zawodnicy gdzieś tam kładą sobie ręce na linii, bo wiadomo, że po prostu, że w trakcie zawodów sędzia będzie poprawiał. Tutaj zawsze pamiętamy, że ręce są tuż przed linią. No i też te pierwsze kroki też musimy przekazać, że co jest istotą. Cały zawodnik startuje, nie tylko część, tylko nogi, odbijamy się z nóg, tylko myślimy też i przypominamy, że mamy też ręce i te ręce tak naprawdę przy starcie też nas wyciągają. W momencie, kiedy zaczniemy pracować rękoma od samego początku, łapiemy równowagę, łapiemy już tak jakby przepchnięcie się w przód, no i z opcją taką, że po prostu, że no, nie przewrócimy się. Czyli podstawą jest jedno, wyjście z bloków z jednoczesną pracą rąk. To musi być podstawą przede wszystkim, mocna praca rąk. Bez rąk jest naprawdę bardzo ciężko wyjść, tak żeby się nie przewrócić. W trakcie startu stopy powinny być oparte o ścianki bloków po to, żeby mieć pełną tak jakby siłę wyjścia, odepchnięcia się z tych bloków, bo przede wszystkim bloki służą do odepchnięcia. One są tak ustawione, żeby zawodnik mógł jak najszybciej wyskoczyć tak naprawdę z nich po to, żeby rozpocząć bieg. Bloki też przede wszystkim mają ruchomość samych podpórek, można je trochę podnieść pionowo, bardziej płasko. To już jest tak naprawdę w późniejszym etapie z rozwoju zawodnika od potrzeb, bo to też jest tak, że w zależności od kąta nachylenia, tak samo to determinuje tak naprawdę nasz pierwszy krok. One nas wyrzucają albo bardziej do góry, albo bardziej płasko. To już jest indywidualne, są tak naprawdę elementy, które są potrzebne zawodnikowi w trakcie startu. Thank you.
bardzo dziękujemy. Co prawda już ostatnie są to nasze odcinki, przed nami jeszcze ostatnie dwa, ale mam nadzieję, że Was też zainteresują. Serdecznie zapraszam, dziękuję za dzisiejsze. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Do miłego. Pozdrawiam.